Witam na moim kanale i zapraszam na kolejny piątkowy odcinek z taumaturgii, taumatarcz. Kontynuujmy. Zobaczmy, co tam się wydarzyło ostatnio, bo zapomniałem. Jakąś sprawę rozwiązaliśmy. A, mieliśmy się ze Swietłaną spotkać chyba. Mamy jakiś punkt do rozwoju. Nie do rozwoju. Tutaj koszt 2. Mamy 2. Rozwiń. Dobra. Idziemy w to drzewko tego cudownego zwierzaka. Ulepszenia. Aj, ulepszenia. Najgorsze jest to, że ja w ogóle nie ogarniam. Przydałoby się coś tu pozmieniać, ale kurde, powiem tak. Póki wygrywam te walki, to bym olał. Ciekawe, czy z kolegą można coś nowego pogadać. Szanownego pana, coś u mnie kole w oko? Tak, kole mnie w oko. W sumie chyba już gadaliśmy jednak, ale spróbujmy. Wąpierze? Nie sądzę. A, dobra, było. Myślałem, że coś nowego się pokazało. Wąpierze. Aj, wąpier. Kurde, no, chciałbym tą grę ogrywać częściej niż jeden raz w tygodniu, bo ono intryguje mnie, fabuła i tak dalej, ale w ogóle ostatnio mało czasu mam na nagrywanie nawet tych serii, których bym chciał ogrywać. Odgryź się, poproś, żeby cię puściła. Proszę wybaczyć moje wcześniejsze zachowanie. Nie byłem sobą. Tak? Rasputina, tak? Proszę. Czemu mieliśmy ją ten przeprosić? Może z nią walczyłem? No to tak wyglądała jak ta Amerykanka. Okej. Okay. Coś tu się dzieje, widzę. Zagadaj, Swietłana. Okej. Okay. Mam nadzieję, że miło spędziłaś czas w tej gościnie. Masz doprawdy niepokojących znajomych. Tak? Nadarzyńscy są wycofani i nudni. W odróżnieniu od tego Grigoria. Grigori? Nie sądzę. Nie sądzi nic. Chciałabym opuścić to miejsce, jeśli to możliwe. Powiedz, że musisz jeszcze chwilkę poczekać, potwierdzić. Masz już wiedzę lub znasz kontekst, aby odpowiedzieć. Nie zwlekajmy. Nareszcie. Nie zapomnij mojego bagażu. Zapytaj, co jest w kufrze. Nie, dobra. Chodźmy. Już czas. Kurde, mógłbym z Raspim pogadać jednak. Nie rozglądać się, to nie jest muzeum. Głowa w dół, budynek przed wami. Wejście jest za rogiem. Wybierasz sobie bardzo ciekawych współpracowników. A to co? Od teraz to jest twój problem. Wejście znajduje się za rogiem, tak? Ulala. Porozmawiaj z Javierem w kryjówce. Gdzie my jesteśmy w ogóle? Da się coś tutaj zobaczyć? I co ona w tej paczce wzięła? Mapa. Gdzie my jesteśmy? Co to za miejsce? Szopa. Chyba tu jeszcze nie byłem. Ej, a zobaczmy. Zadanka. Może coś znajdę dla mojego krawca. Tu nie ma szansa. Zaraz. Da się zobaczyć? Nie da się zmienić w ogóle. Okej. Okay. Ale bym popatrzył, co tu dają. Skrótu jeszcze mi nie było. Najbardziej takie trochę irytujące jest to strzelanie z palców, ale nie chciałbym czegoś pominąć w sumie. Przeczytaj. Ogłoszenie. Studenci uniwersytetu znajdą zajęcie. Wiadomość redakcja Kuriera. Studenci. Studenci byli zawsze. O, gazetka.
zgubiona gazeta Robotnik, organ Polskiej Partii Socjalistycznej. W ważnej sprawie. Wszyscy jesteśmy pewni, że przeżywamy chwilę rewolucyjną, że bliska już godzina stanowczej walki z caratem. Jesteśmy tak przekonani o niezłomnej sile ruchu naszego, że ani na chwilę nie wątpimy o zwycięstwie nad wrogiem i nie myślimy o niebezpieczeństwach walki rewolucyjnej. Istotnie ruch nasz jest niezwyciężony. Choćby nas kilkakrotnie pokonano, w końcu zmagająca się siła proletariatu przeważy siłę wroga. Co tu jeszcze ciekawego znajdę? Co ja tu mogę znaleźć? Kurde. Trybu monitora nie przełączyłem, zapomniałem. Jak zawsze. Dobra. O, coś mamy. Podnieś. Cennik. Jeden gar kartofli, 6 funtów, 8 kopiejek. Fajnie. Ksawie. O, pani już ten. O, pończoczka, jeśli się spróbuje, kto jej to naprawi teraz? Na pewno nie ja. Dobra, to mamy zamknięte. Tutaj nie wejdziemy. Okej. Okay. Aj, a co tu dają? Co tutaj dają? Tutaj nic nie widać. Gdzie ja jestem? Tu na dole, dobra. O, tu się da wejść? Zamknięte. Czyli tu powinniśmy tylko wejść do szopy, ale... No robię rundkę z ciekawości. No już parę... ulotek znaleźliśmy, gazetkę ze studentami. Może coś jeszcze będzie ciekawego. Zdrefił wczoraj, jak mu wypomniałem. Rejs się szykuje rychło. Marynarze nad Wisą. Tu niestety nic nie widać. Ale chyba można by tu wejść po coś. Nic nie ma. Panie pracują, jak zawsze. Pewnie kiedyś tu przyjdziemy i będzie otwarte, ale jeszcze nie teraz. Jeszcze nie teraz. Żaden. Okej. Co my tu mamy? Panie, co my tu mamy? I jeszcze ten łatek, dryndasz. Ej, tu nie ma nic ciekawego? Serio? Percepcja. O. Karteczka z ogłoszeniem. Mieszkanie w oficynie, pokój wolny zaraz. Preferowani lokatorzy spokojni, bez nałogów. Szanujący ciszę nocną. Wiadomość pod numerem 1. Okej. Okay. Kurde, orzeszka zjadłem przed nagrywaniem i teraz w gardle mi się jakoś wykruszył, jeżeli wiecie, o co chodzi. Jak się orzeszek rozgryzie, to potem drapie. To tak w sumie mam, jak jakieś ciastko sobie zjem. Wypadałoby popić, ale damy radę. Ja nie dam rady. Dobra, rozumiem, że tu mamy wejście. Zrobiliśmy kółeczko. Okej. Okay. Możemy coś tutaj wybadać. Przeczytaj. Dowód tożsamości Ekaterina Stern, data urodzenia. Okej. Okay. Zaświadczam, że wymieniona w niniejszym dowodzie Ekaterina Stern jest obywatelką Imperium Rosyjskiego. Zostało stwierdzone. Ulala. Podrabiane dokumenty. Okej. Okay. Może trzeba będzie wybrać. Kamuza dzisiaj gra. Możemy... Aha, to mamy takie coś. Tu nasz ten. Okej. Okay. Tu mamy pistolca. Zaraz zagadamy.
przeczytajmy rozkazy policji. Do wszystkich jednostek. Wczoraj w godzinach nocnych w rejonie Portu Praskiego doszło do napadu na barkę transportującą skrzynię z amunicją. Wysłać wszystkich dostępnych funkcjonariuszy w teren. Banda składała się najprawdopodobniej z 5 osób, rosłych, zamaskowanych mężczyzn w różnym wieku. Niezły opis. Panowie żandarmi lubią się zabawić. Nie wiem, co to... A, chyba, że to ten teren. A tam są, no... Panie lekkich obyczajów. I może o to chodziło. Dobra. Javier. Mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Seniora chciała karocy z dyni i szklanych pantofelków? Przemyt to nie takie romantiko. Javier, tak? Javier. Wyrosłam już z bajek. Przyszłam ubić interes. Jebany kufer zostawiłem pod drzwiami. Ledwie go tu zataszczyłem. Wielki jak żyć wieloryba. To co, działamy, czy się na siebie patrzymy? Zapytaj o policję w porcie. Niepokoi mnie trochę ta policja przed wejściem. Stało się coś, czym powinniśmy się martwić? Esos pinches pendejos nie potrafią trzymać rąk przy sobie. Ktoś ostatnio podpierdolił transport broni i teraz cała policja dostała sraczki. Nawet kurwom pod sukienki zaglądają. Somos profesionales. Nie będziemy im się pchać przed oczy i będzie ale recht. Dobra, poprośmy o szczegóły planu. To jaki jest plan? Co robimy? Pani dostanie dokumenty, austriackie. Prawie autentyczne, ale bez machania nimi na lewo i prawo. Wtedy na molo i łódką za miasto. Później parostatkiem w górę rzeki. W Krakowie przesiadka w pociąg do Wiednia. Za kilka dni pani będzie na miejscu. Si, bueno. Jak tylko pogadamy o pieniądzach. Okej, okay, pogadajcie o zapłacie. Twoja kolej. Opowiedz panom o wynagrodzeniu. Dostaniecie cały mój majątek. Odpowiednie papiery będą wasze, jak tylko opuszczę Warszawę. Toda? Cały majątek? Czyli ile to będzie? Tyle, żebyś do końca życia już nie musiał kiwnąć palcem. Ulala. Co z tym jebanym kufrem? Musimy to zabierać? Och, zdecydowanie. Właśnie za to wam płacę. To co? Vamos? Vamos a la playa. Jakaś taka piosenka była. Ruszajcie, czas na nim. Jeśli to ma się udać, to chyba powinniśmy się zbierać. Ariel, chyba. Ty do Puerto. Wołasz małego kapitana. Seniora się przebiera i idziemy za tobą. Wiktor idzie też. Patrzy, czy nas nie śledzą. Co? Że co robię? To, za co zapłaciłaś. Vaya con Dios, przyjacielu. Vaya con Dios. Za kogo na się ma niby przebrać? Aktualizuję dziennik. Udaj się na molo. Nic tu więcej nie ma, dobra. Ciekawe, kiedy będziemy się nawalać. Aha, ona się za faceta przebrała. Okej. Niechaj i tak będzie. Udaj się na molo. Molo, molo. Szkoda, że oni ten przechodzą przez inne postacie. Nie ma jakby ten wykrywania kolizji. Słabe. Pewnie pójdziemy tam, gdzie byliśmy niedawno. W ogóle koleś oglądający jak zagadaj. Okej. Okay. Dzisiaj ja jestem tu prawem, sądem i katem. Przeklęty żonojebco! Żeś mi życie zniszczył! Twoja Chica robiła co chciała. Chica. Wiktor, potwierdzi. Dwóch? Zajebie was. Zaraz zginę, bo ktoś tu nie dochowuje czystości małżeńskiej. Kurwa. Ej, nie przeklinaj, kobieto.
No dobra, stajmy do walki zatem. I co my tu mamy? Droga gro. Kolega mu zdejmie coś. Zdejmie mu. Coś szybkiego bym potrzebował. Ty, Stefan. Jadowity uśmiech. Zadaje obrażenia. Zadaje 50% czas na przerwanie. Okej. Okay. Ja mogę mu dać cierpienie, oczywiście. Cierpienie jest najlepsze. Ciekawe, jak mocno będą walić. I czemu we mnie strzela, nie w Vamosa, czy jak tam. Dobra. Przywraca 4 punkty zdrowia. No dobra, wal, Stefan. Idziemy uśpić kolejnemu cechę. Z kolei ten umiejętność usypia cechę skupienia. Pozbawia cię negatywnych stanów, przynosi je na wroga. Ale kiedy on to zrobi, człowieniu? Wolna. A coś szybkiego? Obniża skupienie, chroni przed otrzymywaniem. Okej, okay, niech będzie. Chociaż przenoszenie tych stanów na kolesia to też jest fajna sprawa. Tak mi się wydaje się. Ej, dobra, czyli teraz co? Lecimy na kolejnego ktośa. Ten ma tarczę jakąś. O, bardzo lubię tego Satutora używać. Satutora. Dawaj mu cierpienie, Stefan, dawaj. A my mu dorzucimy, tak? Co będzie mi tam szczelał? Cudownie. Elegancko. Krwawi. Ciekawe, co by było, jak on by zginął. O, nieźle. Ale mi krwawienia wrzucili. Niedobrze. A ten po prawej nic nie ma. 8 punktów życia, dobra. Ale chętnie bym się podleczył. Kolega. Kolega bym zdjął ze mnie te negatywne stany. Co prawda mógł wcześniej to zrobić, bym się lepiej uleczył, no ale cóż. Weź koleś, tak nie strzelaj do mnie. Dobra, kolega szedł. Znaczy to nie jest mój kolega, nie, ale... Dobra, co my tu możemy zrobić? Wolna, za wolna. Przywraca ci skupienie 3. Może być. Przywraca punkty życia. W sumie. Dajmy tak. Ojoj, ale to długi ten jest. I dodatkowo zszedł koleś. No i... Ile oni mi tego krwawienia zarzucają? Obrażenia. Dobra. Może dajmy chociaż... Kurde. Walimy mu cierpienie. Niech krwawi. Punkty życia mi na razie niepotrzebne. I jak tam, drogi panie? Chyba jest okej. Okay. Punkty życia, cierpienie... Wolna. A zobaczmy o kolegi. Kolega też by fajnie. Można było mu przywalić. Tu najchętniej bym użył naszego kolegi.
O, nawet to powiedzmy. Podleczyliśmy się trochę. Kolega zarwał cierpienie. Ciekaw jestem, czy my możemy tego Javiera coś poratować. Aj, cierpienie, dajemy mu w nos. Obrażenia, przywraca, to mi niepotrzebne, planowany atak. To chyba mu zjedziemy wszystko. A my może zdejmiemy sobie te ujemne, chociaż jakbyśmy przenieśli na wroga, obniża chroni, nie to. Pozbawia się, przynosi je na wroga. O, zobaczymy jak to wygląda. Okej. Ale kolega statusu dostał. Dajmy mu w nocha szybko i tyle. Ach, niebezpieczna ta Warszawa nocą. Rozważałeś kiedyś celibat? Biznes szedłby lepiej. Ale cóż to by było za życie, seniora? Dokładnie. Bez chorób wenerycznych i tak dalej. I co? Jesteśmy w innym... Nie no... A może to nie było mnie? Rozejrzyjmy się. Tak wygląda, jakby to było zamknięte. Byłem tu, czy mnie nie było tu? Zaraz się wpindolę gdzieś to. Nie wyjdę. Dobra, w sumie wydaje mi się, że tu będziemy mieć okazję jeszcze ten pozwiedzać kiedyś. Tak czuję. Dobra, to nie pójdziemy dalej, bo nie możemy. Już jesteśmy na molo. Czy ktoś jeszcze nas zaatakuje? Tak na koniec. Dokładnie, ile to jeszcze potrwa? Dobra. Jak... Och, słabo, że gra się przycina, jak sejwuje. Już bez przesady. Ma szybki dysk NVMe i... jeszcze takie cuda robi. Rozejrzyjmy się jeszcze. Ale raczej nic nie widzę. Zobaczmy, co jest tutaj. Też nic nie widzę. A tutaj jakaś tablica ogłoszeniowa, ale też nic nie ma. Dobra. Zajadajmy zatem z kapitanem, tak? A nie z tym kolesiem. Przecież łódka tego nie dźwignie. Nie ma wyboru. Jeśli Bóg zechce, to i z miotły wystrzeli. Ładuj. Vamonos, nie ma czasu. Muszę zamienić słowo z Wiktorem. Aj, Wiktor. Coś mi zdradzisz, seniora, o grimuarze? Chciałam ci podziękować. Nie znam nikogo, kto ryzykowałby życie dla obcej osoby. Jeżeli mogę ci się jakoś odwdzięczyć, wystarczy słowo. Powiedz, gdzie jest książka. Mam nadzieję, że dotrzesz bezpiecznie do Wiednia. Doceniam, ale nie lubię mieć długów. Oraz uważam, że masz prawo wiedzieć. Tak. Co wy tam robicie tak długo? Pośpieszcie się! Byłaś kochanką ojca? Ojciec obracał się w kręgu ludzi o podobnych jemu poglądach. Takich, którzy widzieliby Polskę znowu na mapie. Wiesz, co mam na myśli? Ale oczywiście. Był patriotą. Patriotą. Jak u nas Jarek obecnie, kurde. Przyznaj, że nigdy nie podejrzewałeś ojca patriotyzm. Dojeść się, czy przyjaciele to... No, weźmy to. Ojciec i rewolucjoniści? Nie mam mowy, żeby to była prawda. Błagam. Cokolwiek planował, na pewno było bardziej subtelne i skuteczniejsze niż podkładanie bomb w restauracjach. Nigdy ich nie poznałam. Nazywał ich komitywą. To byli jego starzy przyjaciele. Okej. Okay. Marzył o stworzeniu siły, która da prawdziwą nadzieję Polakom.
która mogłaby przechylić szale na korzyść niepodległościowców. Lokka, szybko! Dokładnie, Lokka. Nie potrzeba wielkiej armii. Wystarczy garstka śmiałków o wyjątkowych umiejętnościach. Płyniesz, czy nie? Muszę iść. Twój ojciec był wspaniałym człowiekiem, Wiktorze. A ty jesteś do niego bardzo podobny. Dziękuję za wszystko. Poczekaj! Kim są ci ludzie? Jak ich znajdę? Nie wiem. Kryją się w cieniu. Powodzenia. Ufam, że odnajdziesz swój grimoire, Wiktorze Szulski. A skąd ona wie o tym grimoire? My jej mówiliśmy? Adieu. I ona tą łódką do Krakowa będzie płynęła? Serio? Pilnuj tych kwitów z przepisaniem majątku. Jakby był problem z płatnością, odezwiemy się do ciebie. Skąd ten brak zaufania? Kiedy ubogi je kurę, to albo on chory, albo kura chora. O, koło odpadło. O co chodzi? Amigos? Coś nadchodzi. Trzęsienie ziemi. Będziemy mieć potworka nowego. Fajnie. O, tamten... No właśnie, uciekł. Ale mamy kolegę do pomocy. Jest okej. We dwóch damy radę. Ktokolwiek by to nie był. Co to jest? Tak, tak, schowaj się za ścianą. Kopnij go w ten... w poślad. Chyba go rąbnie zaraz tą statuą. O, nami się zainteresował. Fajnie. Dla mnie bomba. Będę miał Satudora nowego, czy jak? Ojoj, co jest grane? Myślałem, że będziemy walczyć. Halo. Kolega się zmył. Bohater. Ale fajnie wyglądał. Na pewno będziemy się klepać z nim kiedyś. Widocznie za wcześnie. Myślisz, że oni nie żyją? Nie mieli szans. W glinę i furię synów Izraela obleczony. Powstanie, żeby zmiażdżyć ich wrogów. Uciekaj stąd. Golemy idą za krwią. Im dalej będziesz, tym lepiej. Golemy? Zauważ, że salutory nie są materialne. Nie wierzę. Salutory nie mogą być materialne. Javierowi to powiedz. Będzie mnie, Żyda, kabały uczył. To był golem, szmoku. I podążać za nimi będzie, póki ich krew nie przepadnie w odmętach Szeolu. Rozumiesz? To jest Żyd? Zapytaj, co masz robić, żeby przestał. Co mogę zrobić, żeby się go pozbyć? Golem będzie cię szukał, dopóki nie zabije ciebie i twojej krwi. Chyba, że dojdziesz do tego, za jakie przewiny został nałożony. Musiałeś porządnie zaleźć komuś za skórę. Nic nikomu nie zrobiłem. W takim razie zrobił to ktoś z twojej krwi. Czy ty mnie słuchasz? Pytaj swojej krwi. Gub się stąd. Nie jesteś w tym momencie moją ulubioną osobą. Dobra. Chyba nic tu po mnie. Tak, oczywiście. Zobaczmy, co się stanęło. Jak tu ludzie. Ale jebło, co tu się stało? Ej, to w końcu ona nie przeżyła, czy jak? A Javier to po prostu sobie do wody skoczył, no i bez przesady.
co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Golem. Mi się podobał. Ja bym się z nim poklepał. Kiedyś. Ale... Oho, robotnik, zagadaj. Muszę się wydostać z portu. Coś się wydarzyło na molo. A myślisz pan, żeśmy nie słyszeli i morda w kubeł, bo policjantów na kark nam ściągniesz? Tak. Płacimy im, żeby nas nie widzieli, ale nie aż tak, żeby takie hece mimo uszu puszczali. I co mu jeszcze powiesz, Matole? Swój adres domowy? Zamknij się i pakuj. Na cienkiej linie. Przemytnicy zapłacili policjantom, żeby ci nie patrolowali molo zbyt dokładnie, ale nie będą ich ignorować w nieskończoność. Okej. Przyjrzyjmy się zatem. Nielegalne towary. Cokolwiek jest w paczkach, raczej nie jest legalne. No, Ameryka. Łódka. Łódka jest wypełniona paczkami. Drżącymi z przestrachu dłońmi wrzucali pakunki na łódź. Co to za dziwny hałas z molo. Jeden pakunek omal nie wyleciał do wody. Zaraz coś ich wykryje. Jeszcze jedna wpadka i cały misterny plan. Trafi szlak. Szlak. Okej, czyli przypuszczam, że mamy takich zmanipulować, żeby nas pierdychnęli tą łódką. Jakoś. Tak podejrzewam. To zaraz wyjdzie, że nie będą mnie chcieli puścić. Latarnia. Jedna z niewielu, które działają w okolicy. Stojący pod latarnią policjanci przestępują z nogi na nogę. To prawda, wzięli łapówki za przymknięcie oka na przemytników, ale nikt nie mówił, że będzie taki hałas. Jeszcze chwila i będą musieli coś z tym zrobić. Łączmy kropki. Policjanci są o krok od zainteresowania się tym, co dzieje się pod ich nosem. Jeśli sprawię, że przemytnicy niechcący zwrócą na siebie uwagę mundurowych, będę mógł niepostrzeżenie wymknąć się z portu. Aha. Czy taka 60 jesteśmy? Ale tam dupło. Powinniśmy to sprawdzić? A w życiu tam. Zdecydowanie za mało mi płacą. Ty, zatrzymaj się. Dokumenty. No. Kurde, serio znowu użyć? Myślałem, że się obejdzie bez tego, ale skoro nalegacie... Skąd ja je mam? Bo zapomniałem. Oczywiście. Przepraszamy. Niech pan szanowny idzie. I co, już przeszedłem? Myślałem, że wkopię tych przemytników. Dobre te dokumenty są. Ciekawe, kiedy się przejadę na nich. W sensie, że pokażę komuś, a ktoś powie: ej, ty, Stefan, to są podróbki czy coś tam. Aha. Chyba będzie jakiś komitet powitalny. Serio? Stań do walki. Czemu? Czym ja wam ten... dobra, czyli kolega idzie tak. Moim ulubionym tym. Dorzućmy mu może od siebie też cierpienie. Proszę bardzo. Jest elegancko. 6 katusze. Ej, dobra, zobaczmy następnego kolegę. O, też możemy zdjąć. No i dobra, proszę bardzo, skowyt leci. Punkty życia przywracamy od razu? Nie. Dajmy mu w nosa. Aha, z pistoletu w nosa. Super. Ale żeza. Po 4. Okej. A kolega jak? Umiejętność usypia, liberum veto. Możemy zdjąć siebie te głupoty, dobra. I możemy mu przeładować pięścią.
ten sposób każdego obskoczyliśmy. Fantastycznie. Teraz trzeba by zrobić rundkę. O! Mogę mu tak przywalić? To fajnie. Dobra. Byśmy się może podleczyli w takim wypadku. Kurde, ale bardzo wolna reakcja. Dobra. Ten powinien zejść. Nie szedł jeszcze? Myślałem, że to go wykończy. Dobra, wykończyło go. To może co, tym się zajmiemy jakoś. W takim wypadku to da mu cierpienie. To za długo. Skupienie przywraca. Nie potrzebuje przywracania. To się rzeczy walę mu to. Ten nas podleczył elegancko. Zrobimy może przeniesienie na kolegę, chociaż kurde, no nie opylam się. Za 7 punktów. Nie, w sumie opylam się. Chodź tu, kolego. Przenosi na wroga. Dajmy tak. Przywalmy mu z tego. Przynajmniej sobie coś tam życia przywrócimy. Okej. On pierdyknie w nas. Aha. Szybkie te walki ostatnio. Czemu oni mnie zaatakowali? Co ja im zrobiłem? Wiktor, powiedz. Czym ty zawiniłeś, że oni cię atakują? Pałko serowa. Nic tu nie ma ciekawego? O, to wygląda, że kiedyś przyjdziemy. Ajajaj, Wiktor Szulski. Wiktorze, Wiktorze. Orze, orze, Wiktorze. Ale normalnie za kamarkami biegniemy? Okej. Okay. Łopen. Aha. Za często legitymacji używaliśmy. Nawet nie myśl, żeby sięgać do tej swojej magicznej książeczki. Pistolet Vani ma bardzo wrażliwy spust. A, to ten koleś. Jak tylko się ruszy, rozwalam mu łeb, panie naczelniku. Naczelnik, proszę bardzo. Naczelniku? Postarajmy się nie dopuścić, żeby Vania strzelił ci w głowę. Vania. Dobrze? Dobrze. Wystarczy, że powiesz nam, gdzie jest Swietłana Rumiancewa. Zginęła. Powiedz, że to jakieś nieporozumienie. Mów, że na molo był wypadek, potrzebna pomoc. Kłam, że ostatni raz widziała się na przyjęciu. Gadajmy od razu z mostu, prosto. Obawiam się, że Swietłana nie żyje. Jesteś pewny? Poszła na dno z łodzią i nie wypłynęła. Kłamie! Wiktorze, będę z tobą szczery. Tak? Ta kobieta to węzeł gordyjski. Wiem, że latami gromadziła różne kompromitujące materiały przeciwko caratowi. Tak? To zdrajczyni. Obserwowaliśmy ją, ale zdołała wynieść z apartamentu wszystko. Muszę wiedzieć, czy jej wiedza może zagrozić stabilności państwa. Nie chciała, nie poprosi. Kurde, ciągle się zastanawiam, czy tą dumną odpowiedź używać, czy nie. Nakarmi ją jeszcze bardziej. Czy to jest negatywne, czy to jest pozytywne, że ją nakarmi? Nie kumam tego. Dużo miałem, tak jak wspominałem już nieraz, gadek, które miałem to zablokowane, bo miałem za niską dumę. Dobra. Z tego co wiem, wszystkie tajemnice Swietłany poszły razem z nią na dno Wisły. Zabieramy go do Cytadeli, panie naczelniku? Nie. Nie, Vania. Kończymy tutaj.
Wania. O! Wanie zabije. Wiedziałem. No i? Czemu to zrobił? Dlaczego pomagałeś Swietłanie? Zapytaj, czemu zastrzelił Wanie. Najpierw ty. Dlaczego go zabiłeś? Nigdy go nie lubiłem. I nie powinien tyle wiedzieć. Ty. Dlaczego pomagałeś Swietłanie? Przyznaj, że zaufałeś Swietłanie. Uczucie, które łączyło ją z ojcem, wydało mi się szczere. Zaufałem jej. A może się pomyliłeś? Może twój ojciec związał się z nią, bo ja mu kazałem. O. Uwierzyłbyś, gdybym ci powiedział, że twój ojciec jej nie ufał? Nie, nie uwierzyłbym. Dobra, przejdź do rzeczy. Chcesz wiedzieć, gdzie jest czarne grimoire? Qui pro quo, naczelniku. Gdzie jest grimoire mojego ojca? Poszukaj go w kręgu starych przyjaciół Stanisława. Takich, którzy potrafiliby skorzystać z zaginionych grimoarów. Oj. Taumaturgów? Wiesz, kim są? Gdzie ich znajdę? Nie, ale jak już to zrobisz, nie omieszkaj mnie powiadomić. Ale oczywiście, że powiadomię. I uważaj, to bardzo niebezpieczni ludzie. Oj. Straszysz? Muszę się stąd wydostać. Zdecydowanie tak. Wydostajmy się stąd, zobaczmy, co tam się nowego pokaże i czas zakończyć ten cudowny odcinek. Fajnie, te walki mi się podobały dzisiaj. Nie sprawiły mi co prawda jakieś tam super trudności, ale jakaś tam satysfakcja zawsze jest. Tutaj? Zobaczmy, czy coś nam się tu odblokowało fajnego. Shopa. Zamknięte. Ciekaw jestem, czy moglibyśmy coś w tej shopie znaleźć. Zamknięte. No dobra. Jedźmy. Na Śródmieście. No dobra. Wszystko inne jest poblokowane. Ciekawe. Wróć do domu. Zobaczmy. Zamknięte. Wszystko pozamykane. Pracownia jest otwarta, ale... Kamienica Szulskich. Zobaczmy jeszcze, jak tam... Zaraz źle spojrzałem. Nie mogę. Dobra. Czyli jesteśmy skazani na pchanie tej ohydnej ścieżki. Dzień dobry. Co tam w domu słychać? Siema, siostra. Wreszcie jesteś. Czekaliśmy na ciebie. O, Rasputin będzie ją podrywał, tak? Obawiam się, że zanudziłem twoją uroczą siostrę gadaniem. Ależ skąd? Zostawię was samych. Ta. Wyglądasz na zmęczonego. Wszystko w porządku? Potrzebujesz mojej pomocy? Golem mnie zaatakował. Skąd znasz mój adres? Ludzie w Warszawie wiedzą, kim są Szulscy. Jesteś przygaszony. Czy coś się stało? Jak pet. Zasadniczo to takie z czterech liter pytanie. Skoro Rasputin do nas dzwonił, to jak poznał do nas telefon do domu, to nie wiedział, gdzie mieszkamy? Powiedz, że miałeś ciężką noc. To była dla mnie wyjątkowo ciężka noc. Ciekawe, czy o Golemie coś powiemy. Wszystko w porządku? Tak, dlaczego nie żyjesz. Wyszliście tak bez pożegnania. Czy coś się stało? No zapomniałem z tobą pogadać, niestety. Najpierw powiedz mu o Golemie. Widziałem Golema. Golema? Z żydowskich legend. Jest salutorem? Tak. I okazał się bardzo prawdziwym salutorem. Materialnym. Nie sądziłem nawet, że to jest możliwe. I jaki to ma związek ze Swietłaną? Swietłana...
Niestety nie żyje. Tego się obawiałem. Nie. Golem ją zabił? Można tak powiedzieć. Golem zatopił łódź, demolując szopę nad pomostem. Swietłana zamierzała żyć ze sprzedaży cudzych sekretów. Sekrety potrafią być zabójcze. Chcesz wiedzieć, czym się ze mną podzieliła? Tak. Do pytania pierwszy chodzi o szantaż. Chyba nie chcesz nikogo niczym szantażować. Skąd? Oczywiście, że nie. Mówiłem ci, chcę, aby świat ujrzał moją prawdę. Chcę powstrzymać zagładę wielu ludzkich istnień, ale w pojedynkę jestem jak Kassandra. Jednak mając wiedzę Swietłany i ciebie przy moim boku, nie będzie nikogo, kto by mi nie uwierzył. Ta. Jestem zaintrygowany. Pytanie, czy dasz radę udźwignąć brzemię, jakie i ona nosiła? Dumna odpowiedź, nie wiem. Dowiedz się, o który sekret mu chodzi, zapytaj, co będzie, jeśli odmówisz. Możesz powiedzieć, który sekret Swietłany masz na myśli? Miała ich pełen kufer. Tego nie było w kufrze, a teraz jest tylko w mojej pamięci. Powiesz mi, o co chodzi? Nie. Nie, tutaj nie. Najpierw odpocznij. Wiedziałem. Przy następnym spotkaniu u Nadarzyńskich. Tam na razie jest bezpiecznie. Nie, no nie będę dumował. Dziękuję za wizytę. Do zobaczenia wkrótce, mój drogi. Jeszcze jedno. Czy ten golem może ściągnąć na ciebie jakieś kłopoty? No pewnie. Pewnie wkrótce się dowiem. Na pewno. Człowieku, na pewno ściągnie. Chyba mamy do pomówienia. Bardzo dobrze. Skąd znasz takich ludzi jak ten Rasputin? A w Rosji? O. Mam za małą dumę, żeby odpowiedzieć, ale pewnie i tak bym... Nie. Nie użył tej odpowiedzi. Ile on tu siedział? Pojawił się niedługo przed tobą. Niezapowiedziany. Przestraszył Grażynę. Grażynę? Przyjęłam go w salonie, żeby nam się nie kręcił po całym domu. O czym rozmawialiście, zanim wam przerwałem? A co to ma za znaczenie? O, dziwne. Nie pamiętam nawet o czym. No proszę bardzo. Czasami tak działa na ludzi. Co to za człowiek? Pewnie ją zahipnotyzował. Wyjaśnij, kim jest dla ciebie Rasputin. To ten cudotwórca, o którym ci pisałem. Ten, który pomógł mi wrócić do zmysłów. Chyba nie do końca, skoro zdecydowałeś się zabrać go ze sobą. Po prostu mnie odwiedził. Dużo mu zawdzięczam. Wydawał się znać cię lepiej ode mnie. Zasadniczo to on za nami nie pojechał? Najpierw wytknij podsłuchiwanie. Znowu podsłuchiwałaś pod drzwiami? Zrobiłam to raz. Prawie 20 lat temu. Poza tym sądziłam, że jestem u siebie. Ja również, nieprawdaż? Chcę wiedzieć, kto bywa w moim... w naszym domu. Tak, ta. Przyznaj, że uważasz go za przyjaciela, powiedz, że ledwo go znasz. Zauważ jej wyraźną niechęć do Rasputina. Zauważ. Skąd w tobie taka niechęć? To jak mówi... I patrzy. Niepokoi mnie. Jak pachnie. Nie zauważyłeś? Wciąż czuję tu jego obecność. Mogę tylko powinszować ci takich znajomych. Najpierw Niedzic, teraz mroczny pustelnik. A pod oknami zaczęły się kręcić kobiety frywolnej prowieniencji. To też jakieś twoje znajome? Frywolnej. Dopytaj o tajemnicze kobiety. Co to za jedne, te kobiety? Dziwki, Wiktorze. Prostytutki. Damy lekkich obyczajów. Córy Koryntu. Kortyzanki. Ćmy. Mewki. O, ćmy. Mewki. Widuję takie dwie ostatnimi czasy. Wystają wciąż na ulicy i zaglądają nam w okna.
Może Abaurycy robi sobie żarty. To może poczekać. Ligia, jestem naprawdę potwornie zmęczony, a jest jeszcze coś, o czym musimy pomówić. Tak. Ciekawe, o czym jeszcze nie wiem. Dokładnie. Zapytaj, czy ojciec miał jakichś wrogów. Powiedz, że zagraża wam golem, o. Czy wiedziałaś, że ktoś nasłał golema na naszą rodzinę? Golema? Takiego z żydowskich legend? Ten był bardzo rzeczywisty. Zniszczył pół portu, kiedy próbował mnie dorwać. Portu praskiego? Nic ci nie jest? Co ty tam robiłeś? Swietłane pomagałem. Tropiłem zaginiony grumuar ojca. Ktoś wysłał za nim golema. A teraz on próbuje znaleźć również nas. Dlaczego? Tego muszę się dowiedzieć. Dowiedz się, czy mogła mieć do czynienia z golemem. Nie doświadczyłaś ostatnio niczego niespotykanego? Nic nadzwyczajnego, zważywszy na to, że mieszkam z taumaturgiem. Sądzisz, że mogłabym przegapić golema? Zastanawiam się, jeżeli ona jest naszą siostrą, dlaczego ona nie ma takiej zdolności, skoro ojciec miał. Ciekawe, czy matka też nie miała zdolności? Zapytaj, czy ojciec miał jakichś wrogów. Czy naszego ojca ktoś bardzo otwarcie nie lubił? Bardziej niż ty? Słuszna uwaga. Czy znał jakiegoś taumaturga, który mógłby chcieć się zemścić? Albo czy wspominał ci kiedyś o komitywie? Spotykał się z innymi taumaturgami? Jeśli chodzi o bliskich przyjaciół, to chyba sam wiesz, że to ślepa uliczka. Żadnego taumaturga również nigdy mi nie przedstawił. To lipa. Zapyta, jak długo zna Konieczkina. Jak długo się znacie z panem naczelnikiem? A co to ma do rzeczy? Czyli wiedziałaś, że pracuje w ochranie? Tak. W końcu i tak byś się dowiedział, ale prosił, żeby nie mówić ci tak od razu. Ulala. Byłaś dla niej wyrozumiałe. Rozumiem, że każdy z nas jest uwikłany w swoje różne zależności. Ale chyba powinniśmy zacząć o nich częściej rozmawiać. Zgoda. Dodam tylko, że taka znajomość jest bardzo przydatna w interesach. Domyślam się, że potrafi ułatwić kontakty. Pewnie często zaprasza cię na różne soiree i tym podobne rauty. Soiree. Nie zawsze przyjmuję zaproszenia. Wygląda na to, że każdy z nas ma swojego cudotwórcę. Wiem, kim on jest i postępuję z nim nad wyraz ostrożnie. Ty mi się nie spowiadasz ze swoich znajomości, to już ustaliliśmy. Tak, tak. Poza tym przedstawił mi go tata, już całe lata temu. Dlaczego właściwie rozmawiamy o Konieczkinie? Kurde, miałem kończyć. Zapytaj najpierw, jak długo ojciec go zna, powiedz, że właśnie znowu go spotkałeś. O. Widziałem go po raz kolejny w porcie praskim. I co tam robił? Zastrzelił ma kogoś. Ma coś wspólnego z golemem? Szukał Swietłany. Raczej interesował się Swietłaną. Wyjaśnij, proszę, skąd ta pewność? Bo pomagałem Swietłanie. Pomagałem Swietłanie, chciała uciec z kraju. Nie wierzę. Nie wierzę. Wiesz, z jakimi siłami zadarłeś? Wiesz dobrze, kim ona jest. Nie żyje. Kim była? Słucham? Swietłana nie żyje. Odpływała właśnie w piękny rejs, kiedy pojawił się golem i... W piękny Swietłana rejs? Swietłana nie żyje. Jesteśmy skończeni. Dokładnie tak. Sadzą nas oboje. Co z nami będzie? Złośliwie to chyba nie. Coś wymyślimy. Nie denerwuj się. Nic nam nie będzie. Zadbam o to. Tak, tak. A niby jak? Tego nie powiesz, bo on ma zadumę. Zobacz, że przecież znacie Konieczkina. Powiedz, że możesz liczyć na Rasputina. Ulala. Weźmy, że Konieczkin.
Może twój oddany naczelnik ochrany coś zaradzi. Może do niego się odezwij. Tak, wiem, że jest z ochrany. Sam raczył mi się tym pochwalić. A może twój magiczny mnich coś zdziała, co? O, jak odbija piłeczkę. Już nic nie mów. Dramatycznie potrzebuję teraz samotności. Ale oczywiście. Gdzie są moje papierosy? Fajki palisz? Dobra, kończmy. Rozdział drugi. Kto nie traci... O, fajnie. Połóż się spać. Zobaczmy, czy... jakiś questik nam uciekł. Okej, czyli nie mogę śledzić. Dobra, połóżmy się jeszcze spać zatem. I ten, no... Nie kończymy. Może coś się nam przyśni fajnego. Zawsze tak jest. A, tu jest nasza sypialnia. Dobra, idziemy w kimę. Ja sobie te zaraz idę. Odkryj źródło klątwy golema. Dobra, czyli jednak się nie wyspaliśmy. No cóż, dzięki za tym za obejrzenie kolejnego odcinka. Te, nie wiem, dwie osoby, które oglądają tą serię. Dla mnie gierka jest fenomenalna, szkoda, że no niestety ma u mnie tak słabą oglądalność, ale no cóż, no nic na to nie poradzę. Mój kanał zasłynął raczej z czegoś innego, czyli symulatorów. To ma jakby większe wzięcie. Tego typu gry raczej są oglądane na innych kanałach, pewnie większych youtuberów, którzy fajnie to opowiadają, grają niż ja. No cóż, no jest jak jest. Ale co by nie przedłużać. Dzięki za obejrzenie, tak czy siak. No i zapraszam na pewno w następny piątek o 14:00. A powtarzając się po raz tam kolejny i nie dotrzymując jakby słowa, może uda się w tygodniu też jeszcze między kolejnym piątkiem coś nagrać, kolejny odcinek, ale to już na serio nie obiecuję, ale bym chciał, to wieście mi na słowo. No nic, dzięki jeszcze raz za obejrzenie. Hej.